Hej kochani, zapraszam Was na Car Vloga. Jestem w innym samochodzie, ale niedługo się dowiecie dlaczego. To jest nasze auto, którym jedziemy do Skandynawii i stwierdziłam, że nagram Wam tego Car Vloga tak przy okazji, bo często mi zadajecie pytanie, sorry, że tak będę ruszać tutaj, bo jesteście na selfie sticku. Niestety tutaj w tym samochodzie nie mam gdzie położyć kamery, także będę Was po prostu trzymać. Mam nadzieję, że wytrzymacie razem ze mną, a mam okulary, bo jest duże słońce. Pytaliście mnie o moją ścieżkę kariery i cały czas mi zadajecie te pytania, bo wiem, że teraz był koniec szkoły, dosłownie parę dni temu, i zastanawiacie się nad wyborem swojej ścieżki kariery, gdzie iść do szkoły, czy wybrać studia, czy wybrać studium, czy szkołę policealną, czy jakieś inne kursy. Zadajecie mi pytanie, jak to u mnie było, bo chcecie się jakby tym zasugerować. Po pierwsze powiem Wam, że nie musicie się sugerować tym, co ja robiłam konkretnie i moją ścieżką kariery, bo ja wiele, wiele lat temu studiowałam. Studiowałam zarządzanie i marketing. Wybrałam sobie taki kierunek, bo tam był taki podkierunek jakby komunikacja społeczno-ekonomiczna, czyli tak w skrócie mówiąc social media, coś w tym stylu. Uczyliśmy się, dużo jeszcze nie było tych social mediów, ale uczyliśmy się jakby tych podstaw social mediów. Wtedy w Polsce rozwijał się Facebook, to był dopiero początek. Później poszłam jeszcze na podyplomówkę, na medioznawstwo, gdzie mieliśmy sporo dziennikarstwa, bo ja zawsze miałam też takie zacięcie dziennikarskie. I myślałam, że tak się potoczy moja kariera, zawsze chciałam pracować w reklamie. I zawsze gdzieś tam się też przewijała się taka makijaż, stylizacje, fryzury. Bardzo dużo robiłam fryzur i uczyłam się sama tego. Ale kiedy ja studiowałam, nie było takich kursów jak są teraz, nie było takich szkół jak są teraz. Czekajcie, może zdejmę te okulary, bo już nie ma takiego słońca. No wiecie, nie było takich szkół jak są teraz i takich możliwości jak są teraz. Jak ja przeglądam ofertę w ogóle niektórych szkół, to jestem pod wielkim wrażeniem. I ostatnio dostałam maila od TEP Edukacja. To jest, musicie zajrzeć na tą stronę i przejrzeć sobie ich ofertę edukacyjną. Jestem pod ogromnym wrażeniem i dlatego też robię tego Car Vloga, bo chcę Wam powiedzieć, że coś takiego w ogóle jest. Chcę Wam powiedzieć, że nie musicie iść konkretnie na studia. Możecie iść na studium, możecie iść na kursy. I warto w tych czasach zdobywać zawód. Ostatnio też byłam na takich bardzo fajnych kursach, można powiedzieć kursach, na takim wykładzie dotyczącym naszej przyszłości, tego jak będzie się zmieniać trend w ogóle życia. I bardzo fajna babeczka, nie pamiętam niestety nazwiska, która pracuje w Holandii przy projektowaniu w ogóle różnych, ona mieszka w Eindhoven, przy projektowaniu różnych i budynków i właśnie przy trendach, przy opracowywaniu tych trendów. Ona nam opowiedziała właśnie, jak to będzie się przedstawiać. I ona nam zdradziła na tym wykładzie, że trendem w przyszłości będzie właśnie posiadanie konkretnego zawodu, że zawody takie jak ja mam, czyli właśnie specjalista od marketingu, takie zawody, nie zawody można powiedzieć, to są takie nowe zawody, odejdą jakby na drugi plan na rzecz tych zawodów konkretnych, czyli właśnie takich jak kosmetyczka, jak murarz, jak malarz, takich zawodów, które wykonujemy własnymi rękoma, i że będzie wielki powrót takich zawodów i że my przejdziemy troszkę z tego trybu amerykańskiego, bo teraz żyjemy w takim trybie konsumpcyjnym, bardzo amerykańskim, i z tym się oczywiście zgadzam, na rzecz tego trybu skandynawskiego właśnie, gdzie będzie bardzo ceniony zawód konkretny. I o tym Wam właśnie chciałam powiedzieć, że jak zajrzałam na stronę tej szkoły, w sensie to nie jest jedna szkoła, bo to jest wiele, wiele szkół i wiele kursów, ale to jest jedna strona, która skupia właśnie te szkoły, TEP Edukacja, które są w różnych miastach w Polsce. Zajrzałam na ofertę, tam to po prostu byłam w szoku. Tam znajdziecie wszelkie kursy, wszelkie kierunki. Możecie tam iść uczyć się na księgową, możecie nawet zostać podologiem, czyli specjalistą od chorób stóp. Różne kierunki, i gdybym teraz miała wybierać, gdybym miała wybrać szkołę i zostać profesjonalistą w swoim zawodzie, na pewno też bym chciała robić coś z marketingiem, ale chciałabym jednak zostać profesjonalistką, jeżeli chodzi właśnie o włosy na przykład, pójść na jakieś dobre kursy fryzjerskie, bo uważam, że warto mieć taki zawód, warto mieć jakby papier na to. Tutaj większość dziewczyn na YouTubie to też są samouki, bez kursów, bez takiego profesjonalnego przygotowania, a myślę, że to byłoby naprawdę fajne. I dostałam zaproszenie, żeby do jednej z tych szkół pojechać i już za parę dni się tam wybierzemy z Darkiem. Nie mogę się doczekać, przyrzekam Wam, nie mogę się doczekać, to zobaczyć, jak wygląda taka szkoła w środku, jak wyglądają zajęcia. Raz tylko w Warszawie byłam w jednej ze szkół charakteryzatorskich.
wtedy byłam jako modelka, to było kilka lat temu, moja koleżanka mnie poprosiła, żebym przyszła po prostu na jej dyplom i wystąpiła w charakterze modelki, ona mnie malowała, ale jakby nie byłam nigdy na zajęciach, bardzo bym chciała zobaczyć, jak takie zajęcia wyglądają. I myślę, że to jest coś fantastycznego, mieć właśnie taki zawód w dłoni i nie być tylko samoukiem. Oczywiście są tu zdolne dziewczyny na YouTubie i temu nie przeczę. I wy, jako widzowie, też wiele wiecie o kosmetykach i makijażu i o fryzurach właśnie po filmach, ale warto byłoby się nauczyć takich profesjonalnych podstaw. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne. Także tak jak mówiłam, myślę, że w przyszłości takie zawody konkretne jak kosmetyczka, czy fryzjerka, czy właśnie murarz, czy księgowa, to są takie zawody konkretne, które dają nam po prostu taki fach w ręku. A tych specjalistów od marketingu i tych wszystkich specjalistów od social media zrobiło się już teraz tyle, że myślę, że za jakiś czas będzie im trudno po prostu dostać pracę. Teraz każdy chce być magistrem, teraz każdy chce mieć dyplom szkoły wyższej i wiele moich koleżanek, zresztą ja sama też, po skończeniu studiów przekonaliśmy się, faceci też, że to nie jest tak, że idziemy do pracy, idziemy do jakiejś korporacji i od razu dostajemy fajną pracę i fajne zlecenia i tak dalej. Wcale tak nie jest. Ja, słuchajcie, rok szukałam pracy, żeby pracować w agencji reklamowej i też nie była to praca moich marzeń. Wydawało mi się, że będzie o wiele, wiele fajniej. Także chciałam wam po prostu zrobić taką pogadankę, bo zadajecie mi wiele pytań, nie wiecie, jakie szkoły wybrać. No może was coś nakieruje. Mówię wam o tym dlatego, że dostałam ostatnio właśnie od nich maila i bardzo mnie zainteresowali swoją ofertą. I stwierdziłam, że warto wam o tym powiedzieć, bo może nie wiedzieliście. Dajcie mi znać, jakie wy macie plany zawodowe, gdzie wy się wybieracie, bo wiem, że teraz wielu moich widzów miało maturę i stoicie przed tym wyborem ścieżki życiowej, nie wiecie, co macie zrobić. Ja też nie chciałabym wam mówić dokładnie, jakie studia macie wybrać. Nie mówię wam tutaj konkretnie, bo ja sama wiem, jak to było. Moi rodzice też mi mówili, powinnaś iść tu czy tu. Miałam różne pomysły na swoją przyszłość. Moja siostra też studiowała kilka kierunków i nie była zdecydowana, co chce studiować. Mam wiele w ogóle koleżanek, które nie skończyły żadnych studiów, nie skończyły dyplomu, zaczęły, ale nie skończyły, także nie chcę was tutaj jakby naprowadzać, co macie studiować i co macie robić, bo to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja. No i jestem ciekawa, jakie macie plany właśnie na przyszłość, co chcecie robić po maturze. Mam też znajomych, którzy mieli teraz maturę i którzy powiedzieli, że nie wiedzą, czy pójdą do szkoły. Moim zdaniem szkołę jednak warto mieć. Robiłam wam kiedyś film o studiach i rozmawialiśmy o tym. Uważam, że mimo wszystko warto mieć wykształcenie. Nawet ja, jeżeli nie będę kiedyś pracować na YouTubie, to na pewno wrócę do jakiejś działalności związanej z marketingiem. Będę mieć już to doświadczenie i cieszę się, że mam właśnie ten dyplom. Także czekam na wasze komentarze, co o tym sądzicie, jakie są wasze plany na przyszłość, co studiowaliście. Dajcie mi znać, co sądzicie, czy lepiej mieć fach w ręku, czy lepiej mieć studia, które tak naprawdę nie gwarantują nam pracy. Dajcie mi znać, co właśnie o tym sądzicie, jestem bardzo, bardzo ciekawa. I podlinkuję wam oczywiście TEP Edukacja na dole, żebyście zobaczyli sobie ich ofertę, bo jest bardzo ciekawa i tak jak mówiłam, wybiorę się do nich, żeby wam pokazać szkołę od środka, jak wyglądają właśnie zajęcia z wizażu. Widziałam tam bardzo ciekawe kierunki, na przykład wizaż i stylizacja, technik usług kosmetycznych, kosmetologia estetyczna na przykład, także koniecznie sobie zobaczcie i poczytajcie na ten temat. No i widzimy się już, kochani, w kolejnym CarVlogu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nagrywam tak na szybko, tak jak mówiłam, w aucie. O! I zaraz uciekam na spotkanie ze znajomymi. Także to tyle ode mnie. Czekam na wasze kciuki i do zobaczenia niedługo. Pa, pa!